Drodzy Państwo, tutaj jest taka dziwna tradycja w Sejmiku, że przysyłają tydzień wcześniej zgodnie z regulaminem informacje, jakie będą punkty, a później w tygodniu 3, 4, 5 razy są jakieś wrzutki. Także po prostu, żeby ludzie nie połapali się, o co chodzi i jakie będą punkty procedowane. I tak samo właśnie w tym tygodniu jest. No, dla mnie najważniejszą sprawą jest apel, jaki ja, kolega Andrzej Ślemzak i kolega Krzysztof Feret złożyliśmy w formie uchwały o to, aby sprawy te, które do tej pory były blokowane czy też zamiatane pod dywan na sesji sejmiku, aby po prostu zajęła się nimi prokuratura. A między innymi chodzi o to, że od paru lat drążymy sprawę nieprawidłowości w szpitalu na ulicy Chopina, zwolnienia profesora Gutkowskiego, sprawę tego wszystkiego, co związane było z robotem Da Vinci oraz nieprawidłowości przy finansowaniu fotowoltaiki parafialnej, później szerokopasmowej sieci internetowej oraz budowy G2 Areny. Tam są nieprawidłowości, są procesy, nie informuje się o nas. Są przesłuchania na prokuraturze, my radni jesteśmy tylko do tego, aby podnosić ręce i po prostu służyć jako maszynki do głosowania. Także złożyliśmy taką propozycję 2 tygodnie temu. Oczekujemy, że na tej sesji sejmiku radni, szczególnie PiS-u, które zawsze blokują to wszystko, no podniosą ręką, niech to sprawdzi prokuratura. Jak się nie boją, że wszystko jest w porządku, niech dadzą to do prokuratury i sprawa będzie wyjaśniona. Drugą sprawą, która mnie tak bulwersuje i też tak cichaczem jest przepuszczana, to jest sprawa nowego GMO. Będzie dzisiaj debata, będzie głosowanie nad projektem takiego apelu, aby w Podkarpacie było wolne od nowego GMO. Co to jest to GMO? W 2014 roku pierwsze województwo w Polsce, czyli Sejmik Podkarpacki, przegłosował, że my jesteśmy wolnym od tej modyfikowanej żywności terenem, terytorium. Teraz to GMO poszło troszkę do przodu, bo można nawet jakieś pojedyncze kody DNA, pojedyncze zdania DNA celować i zmieniać. I to się nazywa nowe GMO. I jest zakaz tego, taka propozycja, aby to nowe GMO też nie było stosowane na Podkarpaciu, żeby było wolne od nowego GMO. I proszę sobie wyobrazić, że pan marszałek Ortyl odrzuca ten apel i sugeruje przy pomocy komisji wniosków i regulaminów, żeby Podkarpacie odrzuciło wniosek o zakaz stosowania nowego GMO na Podkarpaciu. Także to jest skandal. No, 20 lat temu minęło i co się zmieniło? Przecież to GMO i nowe GMO to jest dalej modyfikowana żywność, że dalej będzie to wszystko rozprzestrzeniane i będzie po prostu rozpylało się. Nie ma możliwości, Stany Zjednoczone tego dowodzą, że istnieją pola, które są bez modyfikacji genetycznej i z modyfikacją, i te z modyfikacją przechodzą na te pola, uodporniają się rośliny, jest pełno glifosatu w tych roślinach, no także po prostu jakaś bezstosowna propozycja pana marszałka. Ja będę tutaj stosował taką argumentację naukową, ponieważ poradziłem się naukowca, pewnego profesora i mam to dobrze przygotowane, żeby obalić wszystkie tezy pana marszałka. Nowy GMO to jest to samo co GMO i nie ma tego prawa być na naszym Podkarpaciu, gdzie jest rolnictwo ekologiczne.